Bez sens serial oryginalny. Czy trójka przyjaciół z dziczy poradzi sobie w naszym świecie? Możliwe, bo w Polsce jak w lesie. Cholera! Chłopaki, co teraz? No jak to co? Do wojska idziesz, będziesz strzelał. No normalnie, z karabinku, ta. Na chuj im łoś w wojsku? Teraz to wszystkich biorą bez wyjątku, mobilizacja jest. Ratujcie, przecież ja się do wojska nie nadaję. Dobra, chwila, to trzeba na spokojnie usiąść, pomyśleć. Przecież kurwa siedzimy, nie? Musisz dostać kategorię E. E? No normalnie, nie wszystkich biorą. Trzeba zrobić tak, żebyś był im niepotrzebny. Ty, a może mu rogi ujebiemy? Ta, jeszcze czego? Chyba ci się coś tu tego. Misiu dobrze gada, w końcu na chuj im łoś bez rogów. Nie no, co wy? Rogów nie oddam, nie ma takiej opcji. Łosiu, ty się zdecyduj, albo odcinamy... Albo będziesz karabinkiem, ta. Misiu, bo ty budowlaniec jesteś, czym byś mu te rogi uciął? Dobra, dawajcie do mnie, szlifierkę mam na chacie. Ty, ale kto kierowcą będzie? No jak to kto? Będziemy dmuchać. Nie no, przecież jak? Mieliśmy mu rogi uciąć. Co? Nie, tu będziemy dmuchać. Kto ma najmniej, ten prowadzi. Kurde, stary, zimno masz tu w tym aucie. Dobra, to weź to tam włącz, zaraz się cieplej zrobi. A, nawiew! Dobra, już, ale jeszcze ten, na hot-doga bym pojechał, bo głodny jestem. Ech. To podjedźmy jeszcze do żjabki, bo i tak potrzebujemy czegoś do znieczulenia. Tak, kurwa, wszystko zamknięte, kurwa, ziapka otwarta, niedzielę, święta, chuj otwarty. Zajebiście, że pan Miecio nawet wtedy może się decydować 20 minut nad jednymi piwami, jakby to miał być ostatni trunek jego pierdolonego życia. Albo Grażynka pyta się, z czym te jagodzianki. Brakuje jeszcze, żeby przyszedł jakiś pierdolony łoś, ryś i niedźwiedź? Co do kurwa... Hot doga, poproszę. A z czym ten hot dog? Kurde, nie tak miałeś zapytać, ziomek. Ja, wiesz, chodzi mi o to tak jak w tych memach. Jaka parowa, wariacie? O! Dobra, pan mu zrobi ze zwykłą parówką i weźmiemy jeszcze to. I spierdamy. Łosiu, ty to może lepiej poczekaj przed drzwiami. Co? Dlaczego? No bo Kasia jest w domu. No wiem, przecież mieszkacie razem. Nie pamiętasz, co żeś w Sylwestra odbywał? Nie. No właśnie. Dobra, misiu, nie zatrzymuj mnie. Ja już poza tym busy ubrałem i nie będę wam syfu robił. Syn. Obraz mi spalił. To był mój ulubiony.
Dobra, racja. Ja poczekam sobie tutaj. Dobra, dawaj go tutaj, zaraz mu te rogi upierdolę. Chwila, a znieczulenie? To dla mnie miało być chyba. Ty, misiu, zobacz, w sumie do twarzy by ci było z tymi rogami, gdybyś schudł. No i co? Widzisz? Trochę pobolało, ale podziałało. Zostajesz z nami, Łosiu. A propos, zobaczcie, co dostałem, chłopaki. O cholera! Nie no, nie martw się, Rysiu. Wy mi pomogliście, to teraz my z misiem obmyślimy takiego plana, że ciebie też nie wezmą. Co nie? Nie no, spokojnie, ja się na studia zapisałem. Mnie nie wezmą. Co? To ja się nie mogłem na studia zapisać? Nie no, mogłeś w sumie, ale pijany byłem i nie pomyślałem o tym. Noż ja pierdzielę. Chłopaki, muszę wam coś powiedzieć. Ja też dostałem, ale mnie to na studia za ch**a nie przyjmią. Ale za to do wojska to cię od razu wezmą. Kto by nie chciał mieć niedźwiedzia w armii? Pamiętasz Wojtka? Pod Monte Cassino walczył. Swoją drogą, widzicie to logo na frytkach? Wiedzieliście, że to tak naprawdę są jego ręce i nogi, a nie muszka? Ty, rzeczywiście. Ale co to ma do rzeczy? Kompletnie nic. No to jak mu pomożemy? Moim zdaniem też będzie trzeba mu coś uciąć. Nie no, chłopaki. Ja nie mam jaj, żeby iść na wojnę. Pierdolę to. Dobrze kombinujesz, misiu. Właśnie. Bez jaj nie wezmą. Nie no. Nie róbcie se jaj. Za skurwysyna się nie dam namówić. Kurde, już jest grubo po barce, a jego jeszcze nie ma. O, zobacz, już idzie. No jak? Przyjęliście? Nie przyjęli. No, czyli udało się wszystko. Co ty taki smutny? Polejcie mi, bo nie wytrzymię. Po przeprowadzonych badaniach kategoria E, powód... Płaskostopie. Siema! Łosiu, skąd ty masz k***a rogi? Znalazłem maga, on się odczaruje, jaja, normalnie, zobaczysz! Pierdol! Chcielibyśmy was również zaprosić, widzowie, na nasz serwer Discord, na którym organizowane są ciekawe eventy, w których możecie brać udział. Ewentualnie zagrać z nami w CSK lub inne gierki. No, dobrze mówią, zagraj z nami!